Co za kurwa jebany skurwysyn, no. Za 100 metrów skręć w prawo. A tu muszę teraz zawrócić, kurwa. Co za kurwa jebany skurwysyn. Zmieniam trasę. Przygotuj się do skrętu w prawo za 250 metrów. Każdy z nas zawsze chciałby zachowywać się bardzo kulturalnie. A jednak się okazuje, że są sytuacje takie, kiedy puszczają ci nerwy, a szczególnie to można zauważyć, jak jesteś sam. Nikt cię nie widzi i w ten czas człowiek, jak to czasami mówią, pokazuje swoje prawdziwe oblicze. No i ja wam właśnie pokazałem to swoje prawdziwe oblicze. Dlaczego tak się mocno zdenerwowałem, że tak rzucałem mięsem? Zresztą tym mięsem, powiem wam otwarcie, rzuciłem o wiele mocniej, natomiast nie chciałem przesadzać tutaj z upublicznianiem swojego dość w tym momencie chamskiego wizerunku. Słuchajcie, mówiłem wam, że chciałem wykorzystać sytuację, że był trzydniowy weekend, bo tutaj były zielone świątki, więc miałem piątek po południu, sobotę, niedzielę, poniedziałek wolny. Chciałem to wykorzystać. Zobaczyłem, że jadąc do Austrii, będę na styku Austria, Niemcy i Szwajcaria. I tam mieści się takie maleńkie księstwo Liechtenstein. Mówiłem wam o tym, że jestem zdziwiony, że w tak burzliwej Europie uchowały się takie dwa małe księstwa, czyli Liechtenstein i Monako. No i postanowiłem, że zobaczę to miasteczko, to państewko. I oczywiście, słuchajcie, wbiłem sobie to w GPS-a. Wprawdzie GPS pokazał mi taki komunikat, że nie można zrealizować tej drogi przy obecnych ustawieniach, ponieważ wiadomo, że mam pewne ustawienia. Te ustawienia między innymi wykluczają mi drogi płatne. No, tak sobie życzy pracodawca, prawda? I ma do tego pełne prawo, w końcu to jego biznes, jego pieniądze. Ja te ustawienia mam. Omijaj drogi płatne. Ale, ponieważ mam te ustawienia, no to wiedziałem, że on mnie nie może wprowadzić na Szwajcarię, bo tam trzeba mieć winiety, czyli tak zwane opłaty okresowe. Taka informacja jest w GPS-ie, tam się też zaznacza opłaty okresowe. Dotyczy to właśnie między innymi winiet. I tak założyłem jakby z góry, że skoro on mi mówi o tych ustawieniach, to że po prostu chodzi o to, że dojeżdżając do celu, a miałem jechać do hotelu Merkury, że ten hotel znajduje się w takiej sytuacji, w której teoretycznie nie można wjechać busem. To się często spotyka. Ale też są tam zaznaczenia już na miejscu, w którym z reguły pisze, że zakaz wjazdu tego typu pojazdami, ale nie dotyczy pojazdów dostawczych. A ja w tym momencie miałem być dostawcą. I zrobiłem takie, no powiedzmy sobie, błędne założenie. Kliknąłem OK i ruszyłem w drogę. W
Wszystko przebiegało pięknie i ładnie. W pewnym momencie zauważyłem jezioro Badeńskie, czyli wiedziałem, że po drugiej stronie tego jeziora to już jest Szwajcaria, ale byłem święcie przekonany, że on w pewnym momencie pojedzie brzegiem jeziora Badeńskiego, czyli tą częścią, gdzie są Niemcy, a potem grzecznie odbije w kierunku Austrii i Liechtensteinu. Jakie więc było moje zdziwienie, kiedy nagle zobaczyłem przed sobą tablicę z napisem Szwajcaria. Słuchajcie, dojazd jest autostradą. No, na autostradzie wiadomo, w ogóle nie wolno zawracać. No ale w większości wypadków na autostradzie nawet nie da się zawrócić, gdyby człowiek chciał jakoś ten przepis złamać, ponieważ rzadko się tak zdarza, że jest tylko na przykład pas zieleni. Najczęściej jest to jakiś murek, słupek, barierki. No i tak było w tym przypadku. No i w tym momencie oczywiście nerwy mi puściły. Dlaczego? Bo słuchajcie, Szwajcaria, która wprawdzie nie jest członkiem Unii Europejskiej, nawet nie do końca wiem, czy jest w Schengen. Chyba też nie jest nawet w Schengen. Ale ona w jakiś sposób respektuje te przepisy. Czyli tak generalnie rzecz biorąc, można do Szwajcarii praktycznie wjechać, nawet nie pokazując dokumentu. Chyba że w danym momencie celnik szwajcarski pokaże ci na bok, żebyś zjechał. No i w ten czas przeprowadzają ci kontrolę i dokumentów, i oczywiście tego, co masz w pojeździe. I dlatego też wjechanie pojazdem na teren Szwajcarii nie jest problemem. Ale problem jest wówczas, kiedy na samochodzie masz towar. I nie ma tu żadnego znaczenia, że na ten towar masz dokumenty, list przewozowy, że ten towar jest przeznaczony do Austrii, do Niemiec, do jakiegoś innego kraju, że ty tylko chcesz przejechać tranzytem. Za takie przewinienie Austriacy, Szwajcarzy potrafią przywalić potężną grzywnę. Kiedyś rozmawiałem z jednym kierowców, który nieopatrznie zrobił coś takiego i dostał grzywnę, która w przeliczeniu na polskie złoty wynosiła 80 tysięcy złotych. Więc wyobraźcie sobie moje przerażenie i moje rzucanie tym całym mięsem. Oczywiście zjechałem na bok, zostawiłem autko przy parkingu dla tirów. Najpierw podszedłem do chłopaków z tiru, bo tam było kilku Polaków. Pytam się, czy mogliby mi coś w tej sytuacji doradzić. No, okazało się, że żaden z nich nie miał tego typu sytuacji, więc niewiele mi doradzić. Jeden coś tam wspomniał, że jakiś jego kolega miał podobną sytuację i za pozwolenie zawrócenia na granicy zażądano od niego 60 euro. No, mina mi zrzedła, jednak 60 euro to jest ponad 240 zł. No to jest to sobie jakaś kwota pieniędzy. Przeliczając to na czereśnie, pewno byłoby to około 5 kilo czereśni. Słuchajcie, kwota jest poważna. No, co było robić? Podszedłem do panów celników, tutaj na filmie ich widzicie, tych dwóch panów. No, nie ukrywam, że pierwszy kontakt był dość niesympatyczny. Pan po prostu, no, dość po chamsku mnie zbeształ, jak ja śmiem przyjechać do Szwajcarii, nie mówiąc ani po niemiecku, ani po angielsku, nawet nie po francusku. No. Ciekawy jestem, czy ów celnik, gdyby przyjechał do Polski, to biegle mówiłby po polsku, po rosyjsku czy po bułgarsku. Ale ja mam swoją żelazną zasadę. Zresztą tą zasadę zawsze wyznawałem, ale
nie zawsze ją stosowałem. Natomiast od pewnego czasu, jak to mówią, człowiek się powinien rozwijać. Ja troszkę czytam tych różnych książek i niektóre, z niektórymi się tam twierdzeniami zgadzam, z niektórymi nie. W każdym razie z tym stwierdzeniem się zgadzam obecnie na 100%, że kulturą i taką kulturą osobistą, uśmiechem, pogodą ducha osiągasz w życiu o wiele więcej mimo wszystko niż chamstwem i próbą pokazania, a jaki ja jestem ważny, prawda? Więc nie pokazałem, jak jestem ważny, że ja to przyjechałem z Polski, tej pięknej Polski, gdzie Solidarność obaliła mur berliński, czyli zniszczyła komunistów. Nie. Grzecznie uśmiechnąłem się do pana, powiedziałem sorry, problem, sorry i piękny uśmiech. Pana to jednak troszeczkę rozbroiło. Kazał pokazać, gdzie stoję tym autem, zaprowadziłem go. Powiedział, żebym zawrócił, podjechał do nich, podjechałem, poprosił mnie o paszport, podałem mu dowód osobisty. Pan otwarł szlaban i powiedział mi, to widzicie, tak fajnie brzmi, powiedział mi, kiedy ja nie znam niemieckiego, poza mówię wyrywkowymi słowami. W angielskim troszkę więcej rozumie, ale pan się tylko chwalił, że zna angielski. Więc on cały czas po niemiecku mówił do mnie. W każdym razie zorientowałem się, że mam zostawić paszport, czyli dowód osobisty u niego. Mam wjechać na teren Szwajcarii, na pierwszym skrzyżowaniu zawrócić i wyjechać. W ten czas pan odda mi paszport. Tak zrobiłem. Na szczęście zaraz za granicą było rondo, więc szybciutko zawróciłem. Pan oddał mi paszport. Ja jeszcze raz się uśmiechając miło i serdecznie do pana powiedziałem sorry. Pan powiedział w tym momencie po niemiecku no problem i słuchajcie, nie uwierzycie. Też się uśmiechnął.